Marcin, przejdźmy jeszcze do ciebie, bo tutaj jest mega dla mnie ciekawy moment, żeby móc cię o to wypytać, o Meduzę, mojego dobrego znajomego, który jest... przyjacielem to ciężko nazwać, bo moim, no bo już tak nie mamy tak kontaktu jak kiedyś, ale ciekawi mnie to, o co tam chodzi w ogóle, jeżeli z trenerem Szulakowskim, czy tutaj jest jakaś, nie wiem, zazdrość trenerska z swojej strony, że Grzegorz zajął się Meduzą, czy ty go po prostu nie lubisz tak sam z siebie? Nie, wiesz co, on był w większości razy, w sensie Meduza był w porządku, ale raz zachował się bardzo niefajnie. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły i on doskonale o tym wie, za co go nie darzę sympatią. Gdzieś tam mu dwa razy rękę podałem faktycznie później, ale no nie wymieniliśmy nawet słowa, nawet cześć. Raz to było na aukcji charytatywnej właśnie w Namysłowie, drugi raz na Fame A7. No ale doskonale wie, że między nami coś tam, jakieś niesnaski są, ale to nie mamy spiny. Po prostu nie lubię go za pewną rzecz, którą zrobił, a no... Decyzja zmiany klubu była spowodowana wieloma czynnikami. O części nie chcę mówić, ale głównym z nich było właśnie to, że jestem Meduza, a drugą rzeczą był dojazd, który zajmował mi pół dnia w dwie strony, także musiałem postąpić tak, a nie inaczej. Ale w sumie nie mam czyste, uwierz mi, nie? Właśnie jak się dowiedziałem w ogóle, że ty jeździsz około godziny, tak? Masz drogi? Półtora do dwóch. Półtorej godziny drogi w jedną stronę czy w dwie? W jedną. W jedną stronę. No to powiem ci, stary, że jesteś Odyseuszem, jak chuj, nie? Słuchajcie, ja ostatnio byłem w Meduza House, spotkałem się z Meduzą i powiedział on, że bardzo chętnie by zawalczył z tobą, Marcinie, ale również z tobą, Michale. Także na pewno ludzie czekają na powrót Meduzy i kolejka do ciebie się robi coraz większa. Że co, że Meduza ze mną? Tak powiedział. To jest mój ziomek, to jest bez sensu, tak? Walczyć z ziomkiem? Jak przy Kubańczyku na przykład, jeszcze go wtedy nie znałem tak dobrze, co teraz mogę... A mnie to wyzywasz do walki. Chyba, że już nie jesteśmy ziomkami, nie? Nie, no jesteś ziomkiem, nie? Ale to jest coś innego. To z zaskoczenia, nie? To jest coś innego. Co? To jest coś innego. Wyszło, nie? W każdym razie, no mam nadzieję, że my tu zobaczymy w oktagonie. Pozdrawiamy go, na pewno nas ogląda też. Też trenuje cały czas. Także... Niech trenuje. Czy jakbyś wygrał... Albo nawet nie wygrał. Znaczy, obojętnie od tego, przecież wiesz, że na siódemce zaproponowaliście mi Meduzę, powiedziałem od razu, że tak. A potem zadzwoniliście, że jest Kuba, powiedziałem od razu, że tak. Także obojętnie od wyniku mogę z nim zawalczyć, nie ma problemu.